Mimo wielkiego deszczu, jaki towarzyszył nam po drodze, czeka nas teraz godzinny marsz w takich malowniczych warunkach, żeby dojść do sztolni w Budnikach. Sztolni o numerze 21. Jest parno, ale okoliczności przyrody rekompensują to wszystko. A tu nam wybija jakieś górskie źródełko tego potoczku, z którym mijamy cały czas. Dotarliśmy już do Budnik, do byłej osady górniczej i przy każdym domu, gdzie ktoś mieszkał, są takie pamiątkowe tablice. Dom rodziny Libiś. Tutaj jest następna jakaś. Więc tych tablic tutaj jest na pewno dużo. Tu się znajdowało jakieś schronisko młodzieżowe. Więc jesteśmy blisko celu. Znajdujemy się w Budnikach, przy sztolni numer 21. Sztolnię chciałem odwiedzić od dawna, ale ze względu na trudną dostępność, ponad godzinną wędrówkę pod górę, zawsze przekładałem to na inny czas. Ale nie ukrywam, że inspiracją był tutaj Marcin Mańka, którego pozdrawiam serdecznie. Licznymi postami z tej sztolni, a wczorajszym szczególnie, zmusił mnie wręcz do odwiedzenia tej sztolni. Sztolnia poszukiwawcza rud uranu, dosyć duża, ponad około 275 metrów, korytarze obszerne, zalana. Zaraz próbujemy ją spenetrować, nigdy tu w niej nie byłem, byłem w większych, podobnych, ale w tej akurat jeszcze nie. Więc sam jestem ciekawy, jak to wszystko tam się w środku, jak to wszystko wygląda w środku. Jesteśmy już wewnątrz obiektu, jak widać wody jest dosyć dużo, ja mam potyczki. A tak widzę, że z każdym krokiem ten muł jest dużo i tej wody może być trochę więcej. No dobra, pójdziemy do przodu, zobaczymy co tam na nas czeka. Tu już masz płyciej, choć bokiem i już jest dobrze. Pongu, drewniane obudowy górnicze. Sztolnia powstała na początku lat 50. Celem pozyskania. O, drabina. Nie wiem, czy ją widzicie. Wiecie, nie, jak to świecę. Ale stoję na drabinie przewróconej.
wiertło jakieś, czy jakiś klin do rozłupywania. Stojące jakieś druty. Pływająca belka. Drut zabity kołkiem. Ciekawe. Wody spadło po pas. Korytarz prosty, jakby wydaje się, jakby końca nie miał. Bardzo fajny, przestronny korytarz. Chodź, tu już jest płytko. Dalej potem już w ogóle wody nie będzie, z tego co widziałem na filmikach. Co? No chodź. Tu nie ma żadnych szybów. To się śmiał. Natrafiliśmy to na taką małą ciekawostkę, bardzo prosty przyrząd, wykorzystywany do budowy sztolni, czyli wbity w strop drewniany kołek, do niego był przywiązany sznurek lub taki drucik, tu były wieszane piony. Takich sznurków wieszano 2 lub 3 w linii prostej, włączano mocne światło, co pozwalało, ten sznurek dawał cień, co pozwalało wyznaczyć prostolinijność sztolni. Tak? Na takiej podstawie, to taki starodawny teodolit, byśmy dzisiaj powiedzieli, na tej podstawie górnicy, może nie górnicy, a mierniczy, wyznaczali prostolinijność sztolni, tak? Żeby te korytarze były proste, no bo jak kujemy, to nie wiemy, czy kujemy prosto, to na takiej zasadzie, takiego prostego instrumentu, wyznaczano prostolinijność sztolni. To taka ciekawostka. Woda lodowata. Wody coraz mniej miażdżą po kolanach. Pewnie na tym drucie były przywiązane lutnie do powietrza.
mamy pierwsze rozwidlenie, które sobie pójdziemy. Pan kaczor pływa sobie przywiązany na sznurku. Skały takie ostre są. Okay, mamy przodek. Wrócimy tą nogą do głównego chodnika. Co? To nie jakaś grupa jest, która tu... Dobra, jesteśmy z powrotem na głównym chodniku. Później... Ale mamy super rozwidlenie. Dobra. Teraz pójdziemy tym razem w lewo. No i mamy suchy chodnik, nie ma w ogóle wody. Zostałości podkładów kolejowych w wąskotorówce do usuwania urobku. Czy to widać, ale to jest taki, wisi taki żółty drut. No to był drut do... drut strzałowy tak zwany. O, wiertło. Jakiś złom. Belki. Bardzo ładnie poukładane. Pod ociosem. Bardzo fajna, długa sztolnia. Cieszę się bardzo, że się w końcu odhaczyłem. Jest i przodek oraz blacha. Ta blacha ułatwiała górnikom załadunek urobku. Z blachy było bardzo łatwo łopatą rzucić na ten wózek, czy tą kolebę, jak to tam się nazywało. Trochę tych kopalni komercyjnych też zwiedziłem, więc stąd ta moja wiedza na ten temat. W każdej jest zawsze to samo. Dobra, wrócimy do tego głównego chodnika. Znajdujemy się z powrotem w naszym rozwidleniu. Tym razem byliśmy tam, czyli w lewo, teraz pójdziemy w nasze prawo.
cała zbita konstrukcja drewniana, przeobalona. To jest jeden cały element. Że rama drzwi albo coś w tym stylu, nie wiem, co to miało być. Skołki. Wchodzimy do bardzo ciekawego miejsca. Woda się leje z sufitów. Ale jakie mamy kolejne odnogi. W lewo, prosto i chyba w prawo. Więc pójdźmy w to lewo najpierw. Zapiszę to tak w lewo, to idziemy w lewo. Mamy kolejną odnogę w lewo i prosto. A zobaczcie, jaka ciekawostka. Metalowa skrzynka. Pewnie oryginalna z tamtych lat. Dobra, pójdźmy z powrotem w lewo. Z powrotem jeszcze raz w lewo. Super. Okej, tutaj mamy przodek. Tutaj mamy przodek. Dobra, to teraz idziemy jakby na wprost. Żeby się nie zgubić w tych wszystkich tunelach, przyjmuję zawsze jakiś schemat. Na przykład idę w lewo do końca, wracam. I tak po kolei. Orientację pod ziemią stracić jest bardzo łatwo. A zauważyłem, że zwłaszcza przekręcenie filmiku, to jest też na kamerowaniu. Tunel jest dość długi. Mamy przodek, tu mam komórkę tam zagłębioną. Będziemy wracać do tego rozwidlenia. Jesteśmy z powrotem przy tym rozwidleniu głównym. Idziemy sobie teraz prosto, mamy przodek. Ale mamy tunel w prawo jeszcze. Mamy jakąś drugą magiczną skrzyneczkę z numerem 26.
Tam mamy przodek, ale korytarz jeszcze idzie dalej. Tu mamy też jakby rozgałęzienie, ale tu co ciekawe, stara łopata i kawałek trzonka na to tej łopaty. O, tworzy teraz na mini łopatę. Jeszcze tu pójdziemy w prawo. Mamy przodek. Okej, wracamy. Wracamy do tego głównego tunelu. Dzisiejszy nasz filmik, naszą eksplorację zakończymy w miejscu rozwidlenia, gdzie znajduje się ta charakterystyczna stara skrzyneczka. Głównym celem no to jest eksploracja moja, osobista tego, a filmiki powstają przy okazji. Myślę, że komuś się tam może i nawet spodobały. Więc cześć, do następnego.